Jak zarobić milion na flipach? Oglądaj, a dowiesz się, jak mądrze inwestować w nieruchomości, jak zarobić nawet do 30 tysięcy złotych na jednym flipie, jak inwestować przy niewielkim wkładzie własnym. Zaczynamy! Cześć, świetnie, że jesteś. Nazywam się Dariusz Górski i mam cel. Flipuję po milion. To mieszkanie polecił mi mój zaprzyjaźniony pośrednik. Jak przyjechałem na miejsce, wiedziałem, że nie będzie łatwo. Sama klatka wyglądała już niezachęcająco. Nawet to, że to mieszkanie było odświeżone poprzez poprzedniego właściciela, nie dawało żadnych rezultatów na szybką sprzedaż. Stara łazienka, nieatrakcyjna kuchnia i drzwi wejściowe, które pewnie pamiętały już czasy PRL-u, ale w głowie już miałem plan. Jak zarobić? Po pierwsze, przy zastanym stanie mieszkania istniała możliwość negocjacji. I z kwoty 200 tysięcy złotych udało mi się wynegocjować 155 tysięcy. Ale był warunek. 1 do 2 dni na podpisanie aktu notarialnego oraz płatność gotówką. Udało mi się to zrealizować, przez co nabyłem to mieszkanie. Po drugie, musiałem zainwestować w wykończenie tego mieszkania, żeby podnieść jego wartość i na nim zarobić. Zanim zajrzysz do środka, zdradzę Ci, że to mieszkanie kupiłem od flipera. Po prostu miał inny cel na to mieszkanie. Chciał szybko kupić i sprzedać tę nieruchomość. Ja zdecydowałem, że jednak tutaj zainwestuję w remont, żeby podnieść wartość tej nieruchomości. 34-metrowe mieszkanie w tej lokalizacji, w takim standardzie, jakim zrobiliśmy, cały czas było atrakcyjne dla nabywcy. Chcąc flipować na mieszkaniach, powinieneś wiedzieć, co jest ważne dla kupującego. Niestety to mieszkanie dość szybko się sprzedało i nie możemy do niego wejść, więc mam dla Was przygotowaną checklistę rzeczy, których zrobiłem na tym mieszkaniu. Pierwsze, wymiana drzwi wejściowych. Drugie, łazienka. Tam zrobiliśmy. Wymieniliśmy wannę, wstawiliśmy nowy zestaw podtynkowy geberit, schowaliśmy rury, wymieniliśmy rury centralnego ogrzewania, wymieniliśmy grzejnik, położyliśmy kafle na kafle. To nam dało, że skróciliśmy czas i zredukowało nam koszty. Poszerzyliśmy otwory drzwiowe w szerokości i w wysokości. Następnie położyliśmy kafle w kuchni, w przedpokoju i łazience jednolite, co optycznie dało nam większą powierzchnię. Wstawiliśmy kuchnię gotową z marketu budowlanego. Kolejnym etapem był home staging. Firany, zasłony, czarne karnisze, lampy czarne, stół, drzewko, detale takie jak dywan. Na samym końcu uporządkowaliśmy klatkę schodową, bo meble zastawiały główne wejście. Było wejście tylko tutaj od podwórka. W ten sposób przygotowaliśmy mieszkanie dla klienta docelowego, który mógł być na przykład singiel, para, rodzina z dzieckiem, ewentualnie inwestor, który mógł sobie to mieszkanie na przykład wynająć. Rada dla Ciebie. Nie wszystkie mieszkania wymagają generalnego remontu. Niektóre wymagają drobnego liftingu, a część po prostu wystarczy kupić i sprzedać. Jak widzisz, przekuliśmy wady w zalety. Udało nam się obniżyć cenę wyjściową i to nieciekawe i początkowo odstraszające wnętrze zmienić w przyciągające, fajne i schludne mieszkanie. Inwestycja zrekompensowała nam stary wygląd budynku i tej klatki schodowej. I to, co tak naprawdę Ciebie najbardziej interesuje. Ile zarobiłem na tym mieszkaniu? 17 stycznia kupiłem je za 155 tysięcy złotych. Koszty aktu notarialnego 4400 zł. Koszty homestagingu i remontu 22 200. Koszty pośrednie, w tym czynsz, 600 zł. Razem wydałem 182 tysiące złotych. Zarobiłem 33 tysiące złotych. Dla mnie ekstra. Na tym flipie zarobiłem 33 tysiące złotych. 967 tysięcy zostało mi do miliona i 29 mieszkań. Czy mi się uda? Oglądaj mój kanał, subskrybuj, daj łapkę w górę.
Jeżeli masz jakieś pytania, pozostaw je w komentarzu, na pewno postaram się na nie odpowiedzieć. Już niedługo pokażę Ci kolejny odcinek, na którym zarobiłem kolejne pieniądze. Jest to Jagiellońska na Przymorzu. Zapraszam Cię do jego obejrzenia. Oglądaj, subskrybuj, obserwuj, dołącz do szkoły flipowania i naucz się skutecznie inwestować w nieruchomości. Nie przegap kolejnego odcinka Flipuj po milion. Dariusz Górski, inwestor klasy Smart.